Muszę zacząć od tematu sprzed tygodnia. Tydzień temu zacząłem przepraszać panią Weronikę Rossati za to, że wyraziłem swoją opinię, iż jej kariera nie była robiona tak za bardzo wbrew stereotypom, ale nie zdążyłem jej tydzień temu przeprosić, bo czas się skończył, więc chciałem to zrobić dzisiaj. Droga Weroniko, Krzysztof, ty jedziesz teraz do Wielunia. Jedziesz do Wielunia, pamiętaj, jesteś spóźniony. Już? Tak, już. Już jedziemy? Już. Kurwa. Jesteśmy w drodze do Wielunia, żeby sprawdzić, jak wygląda człowiek, który stracił twarz. Burmistrz Paweł Okrasa, póki co jako jedyna osoba w Polsce, zgodził się u siebie przyjąć galę, której bosem został Andrzej Z., pseudonim Słowik, były lider mafii pruszkowskiej. I wszyscy mu mówią: człowieku, nie rób tego. Mówią mu to mieszkańcy, mówi mu to starostwo, mówią mu to radni. Mówią mu to politycy, mówi mu to wojewoda, mówią mu to nawet uczniowie miejscowego liceum. Ale on się uparł, chłop się uparł i co mu zrobisz? Nic mu nie zrobisz. Powiedział: chuj, zorganizuję tę galę i tyle. No to zobaczymy, czy zorganizuje i zobaczymy, co będzie miał nam do powiedzenia, bo widać, że ma pan burmistrz duże parcie na szkło. Już po samej odpowiedzi, jaką nagrał, po samej miniaturce tej odpowiedzi, gdzie usadził się między mną a Marcinem Neumannem, w jakiejś takiej grafice niemalże z Mortal Kombat, już po tym widać, że facet bardzo chce być znany. I ja mu tę popularność zapewnię. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych tygodni będzie najbardziej znanym burmistrzem w całej Polsce. To jest tutaj? Dobra, dziękuję. Przepraszam. Dobry. Dobry. Jezu, ile osób? A co za krzyki tam są? Marcin przyjeżdża i ten pokaz. A co będzie pokazywał? Ma takie się boję. Proszę podkreślić wejście do urzędu. Nie no, spokojnie, spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Można podnieść? Można, dawaj. Też może fotosesję. Elegant. Poszło? Dzięki. Jasne, dawaj. Najmniej zwątpił, że pan przyjedzie. Niech czeka jak zawsze. Panie Krzysztofie, w jakim charakterze pan tutaj się dzisiaj pojawił? Zrobić wywiad z prezydentem miasta. Chciałbym usłyszeć z burmistrzem. Chciałbym usłyszeć wszystkie te idiotyczne argumenty, które wypowiedział w internecie na żywo, bo nie dowierzam, że coś takiego można mówić tak na poważnie. Myślę, że on sobie żartował. Zwłaszcza opierając się na chrześcijaństwie, jeśli ktoś tu krzyczy o hipokryzji, to trudno o większą hipokryzję niż wycierać sobie gębę Biblią i religią po to, żeby w jakiś sposób gloryfikować mafię pruszkowską. Ale w jakim charakterze pan się tu pojawił? Dziennikarza. Nagrywam program dzisiaj tutaj. Okej, a uważa się pan teraz za taką postać takiego rycerza, może nie na lśniącej zbroi, który walczy jednak o te takie społeczne dla ludzi ważne rzeczy? Nie, uważam się za dziennikarza. Dziennikarstwo samo w sobie ma jakąś misję i uważam, że w momencie, gdy dochodzi do takich rzeczy, że nasze dzieci, nasza młodzież zaczyna być w pewien sposób zaznajamiana z Pruszkowem, ale w zły sposób. Pokazywane są jej niewłaściwe wzorce i okazuje się, że mafia pruszkowska to w zasadzie byli fajni ludzie, których można dzisiaj posadzić na tronie i robić wokół nich jakieś niby pozytywne przedstawienie. To ja jako też ojciec się buntuję, bo tak nie powinno dojść w momencie, gdy ktoś posuwa się za daleko. Mnie nie interesują jakieś patogale, nie interesuje mnie, z kim Marcin
Najman walczy, że z jakimś podrzędnym gangsterem z Pruszkowa. Natomiast jeśli bossem organizacji sztuk walki robi się byłego lidera mafii pruszkowskiej, to dla mnie jest to przesada i chciałbym, żeby cała Polska powiedziała, że nie, że dla tego raka, jakim był Pruszków, nie ma dzisiaj powrotu. Oczywiście do pracy jest powrót, ale można różne prace wykonać w społeczeństwie, niekoniecznie być sadzanym na tronie. A z jakim nastawieniem pan dzisiaj przyjechał do Wielunia? Jednak z takim, żeby z takim nastawieniem, żeby jednak przekonać burmistrza do odwołania tej gali? No, chciałbym od niego usłyszeć. Marcin. Właścicielem jest pospolity przestępca, a kanał sportowy jest patronem. Zdenerwowany jesteś coś. Nie. Krzysiu. Wyglądasz na zdenerwowanego. No jakoś czerwony na twarzy się zrobiłeś. Krzysiu, opowiedz państwu. Tak. Dlaczego? Co mam opowiedzieć? Powiedz Marcin, co mam państwu opowiedzieć? Dlaczego kanał sportowy? Tak. Promuje bandytów. Kanał sportowy promuje bandytów. Tak, okay. Z Gromdy. Walczy tam no wielu kryminalistów. Gdybyś oglądał moje filmy. A właścicielem jest pospolity przestępca. Wytłumacz. Dobrze, wytłumaczę ci. To teraz mi przez chwilę nie przerywaj. Są grzechy, grzeszki i zbrodnie. Wziąłeś na twarz swojej organizacji symbol najbardziej zbrodniczej organizacji przestępczej w Polsce i nie możesz zasłaniać się Biblią, nie możesz się zasłaniać innymi przestępcami, żeby powiedzieć, że ty robisz dobrze. To jest szczyt hipokryzji. To, co ty wyprawiasz, nie mieści się w głowie. Ale ty miałeś odpowiedzieć, wziąłeś dlaczego? Andrzeja Słowika. Odpowiedzieć, dlaczego? Nie, a nie odpowiadasz na pytanie. A to, dlaczego? Że jacyś ludzie mieli kiedyś problemy z prawem... Jakie z prawem? Ty wiesz, za co siedział Grabowski? Powiedz mi. No dlaczego nie sprawdziłeś? No powiedz mi. Ale ja wiem. No to powiedz. Za pospolite przestępstwo. Co to jest pospolite przestępstwo? Krzywdził ludzi. Pospolite przestępstwo. Co to jest pospolite przestępstwo? No to sobie sprawdził. Czy był liderem, zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym? Był jednym z liderów. Czy był liderem? Jednym z liderów. Dobrze. Sprawdź sobie. Grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, tak? Dlaczego kanał sportowy jest patronem bandytów? Nie wytłumaczyłeś. To ci tłumaczę. Mnie nie interesuje Gromda, bo nie interesują mnie podrzędni przestępcy. Jak nie interesuje cię kanał sportowy, jest na ich ściankach? Nie interesuje mnie, jestem udziałowcem kanału sportowego. Interesują mnie... Marcin, albo krzyczysz, albo mówisz. W kanale sportowym występowali zawodnicy Gromdy. Tak, występował Grabowski, pospolity przestępca. Tak. Dlaczego się od tego odcinasz? Co to znaczy pospolity przestępca? Taki jak ich wielu, jak nie, znam znaczenie pospolity. Tak? To się dowiedz, za co siedział Grabowski. Ale znasz znaczenie słowa pospolity? Tak. Pospolity, czyli jaki często spotykany przestępca, tak? Pospolity. Takie jak ich wielu, to tak? Jest wielu pospolity, takich przestępców. Tak. A ilu jest takich przestępców jak Słowik? Ale ty cały czas nie odpowiadasz na pytanie. Nie, pytam się ciebie, co to znaczy pospolity. Nie, dlaczego? Słownikowa definicja słowa pospolity. Czyli popełniał bardzo pospolite, złe rzeczy, rozumiesz? Pospolity przestępca, tak, czyli taki, jakich często można spotkać, tak? Nie, chyba w kanale sportowym, na co dzień. Nie, to no, prawda. Pospolity, w kanale sportowym staram się zrozumieć to słowo. Na co dzień można spotkać samych przestępców, prawie że. Oprócz tego, że pracują tam ludzie bez wyroków, można tam spotkać wielu przestępców. Na przykład przed galą Gromda występują tam zawodnicy, którzy byli... Są kryminalistami, promuje się tą galę i właściciel tej organizacji Gromda, Mariusz Grabowski, przestępca, jest... Pospolity. Jest tam traktowany... Dobra, to teraz jest tam traktowany z wszystkimi honorami i nie mów mi, Krzysiu, to że teraz to nie ja? Ty. To teraz nie ja ty. Mogę powiedzieć? Ale wytłumacz dlaczego. No, tak chciałem wytłumaczyć właśnie. Dlaczego? No więc bardzo się cieszę, że Marcin jakby rozdzielił pospolitych przestępców od liderów mafii pruszkowskiej. Uważam, że to rozdzielenie jest absolutnie kluczowe. I pospolici przestępcy rzeczywiście uważam, że mają powrót do świata. Natomiast gdy liderów zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym sada się na tronie do muzyki z filmu gangsterskiego i na tym chce się zbijać kapitał na porównaniach do mafii, do krzywd ludzkich, to jest po prostu maksymalne przegięcie. To ale jest cały coś, czas nie odpowiedziałeś, Przestań krzyczeć. Patronem bandytów. Bo ja wolę, jak bandyci się biją w klatkach, tak jak ty się bijesz z jakimś gangusem teraz z Pruszkowa, co też jest równie żenujące i pokazuje twój upadek sportowy, że dzisiaj bijesz z jakimś 60-paroletnim facetem, który kiedyś był gangsterem i uważasz, że to jest w ogóle fajne, no w porządku. Nie wiem, za rok to chyba ze świętym Mikołajem będziesz się bił. Ale czemu nie mówisz cały czas, tacy ludzie, dlaczego niech sobie... Dlaczego kanał sportowy jest patronem... Odpowiedziałem, tylko ty nie rozumiesz, bo ty zawsze nie rozumiesz, jak ja ci odpowiadam. Nie odpowiadasz ludziom. Bo ja rozdzielam pospolitych przestępców od szefów mafii pruszkowskiej, a ty tego nie robisz. Czyli kanał sportowy może reklamować, a ty tego nie robisz. Pospolitych przestępców.
Możesz odpowiedzieć mi na pytanie? Odpowiedziałem ci. Kanał sportowy może reklamować na pytanie. Promować bandytów i jest wszystko w porządku. Nie promować, bo my nie sadzamy na tronie. Jak on tam występuje i promuje swoją galę? Marcin, pospolity... Co ty opowiadasz? Patrz, pokażę ci to na rękach, bo może nie rozumiesz. Pospolity przestępca, szef mafii Pruszkowskiej. Rozumiesz? Ale popatrz. Na górę popatsz. Ilu bandytów występiło... Szef mafii Pruszkowskiej? Słuchaj. Pospolity przestępca. Szef mafii Pruszkowskiej. Albo odwrotnie. Dlaczego zapraszasz... Szef mafii Pruszkowskiej, pospolity przestępca. ...człowieka do swojego teledysku. Ja go nie zaprosiłem. Patrz. Dlaczego z nim prowadziłeś rozmowę? Ty nawet się nie przygotowałeś, że ja nie prowadziłem stadę rozmowy. A kto prowadził? Tomasz Smokowski. Zobacz. Czemu to nie zniknęło? Zobacz. Tu jest... Zobacz, tu jest... Jeszcze raz, bo nie rozumiesz. Szef mafii Pruszkowskiej? Pospolity przestępca, tak? Tak. I Stanowski tutaj, hipokryta. Tak, okej, w porządku, ja tutaj. Szef mafii Pruszkowskiej, pospolity przestępca. Albo jak zamienimy stronami, to będzie tak, rozumiesz? Ale czyli, to nie jest tak. Czyli kryminalistów, przestępców można, rozumiesz? Słowika nie można. Tutaj, tak? Słowika nie można. A kryminalistów, których ty promujesz, można. Słowika nie można. Słowik jest największą kreaturą polskiej zbrodniczej, zbrodniczej Polski, jaka była w latach 90. Jest człowiekiem, który niszczył ludzi, jest człowiekiem, który dopuszczał się kierowania grupą, która była postrachem Polski, a ty przy swojej upadłości sportowo-finansowej uznałeś, że on ci wypromuje galę. Nie wypromuje ci gali, zrobił ci kupę wstydu i z tym wstydem będziesz musiał żyć do końca życia. Do końca życia. Najpierw, drogi Marcinku, postaraj się dobrze wysłać list na dobry kod pocztowy. Dojdzie, Krzysiu, dojdzie. Obawiam się, że może nie dojść. Dojdzie. Natomiast cieszę się, że dojdzie. Znaczy, bardzo chciałbym z tobą jakieś sprawy sądowe, tylko boję się, że ty przy swoim bankructwie i niewypłacalności nie jesteś w stanie wywiązać się z żadnego przegranego procesu. Się, więc... czy pan Marcin przyniósł dzisiaj zegarek, bo pan Krzysiu napisał, żeby pan nie pojawiał się w zegarku, bo zabiorą. Tak? Może pan pokazać, czy ma? Oczywiście. I to twój? Tak. Twój? Pożyczony. Pożyczony? Nie, żona mi dała. Żona ci dała? Tak, żona mi dała. A dobrze się z tym czujesz, że wszystko masz na żonę? Tak, mam zamożną żonę. Tak? Tak. Trafiła mi się. I nie czujesz się głupio, że komornik nie jest w stanie nic z ciebie ściągnąć? No, jeżeli nie posiadam majątku, to nie posiadam. Nigdy go nie posiadałem. Natomiast faktycznie żonę mam zamożną. To całe życie się biłeś i nic nie zarobiłeś? No widzisz, jak to jest. A Tyson? Ale Tyson miał, tylko przewalił. Ile milionów? Tyson miał, ale przewalił. A ty wygląda na to, no że nie masz dopływu Krzysiu, żadnego. Krzysiu, ale wiesz, co mi się wydaje? A to jest smutne strasznie. Smutne jest to, że ty promujesz bandytów. Nie, tutaj się nie zestawiajmy w ogóle. Posadziłeś, posadziłeś na tronie szefa mafii Pruszkowskiej. To w ogóle nie ma to, czego porównywać. Natomiast słuchaj, takim przedsiębiorcą się nazywałeś. Ty nie masz meldunku, nie masz samochodu, nie masz nic na siebie. Jestem prezesem. No w porządku. No super. To więc nie możesz mi odmawiać przedsiębiorczości, jeżeli nie, jestem... Nie, no jesteś zajebiście przedsiębiorczy, tylko nic nie masz. No. To powiedzmy jeszcze o tym... Ale nie myślałeś, żeby tak... Ale ty się nie zajmuj mną, tylko... Ale nie myślałeś sobą. O tym, żeby spłacić swoje długi? Ale ty się zajmij sobą. A nie chciałeś sobą. Spłacić nigdy swoich długów? Ale ty się zajmij sobą. Ale ja nie mam długów. Ale zajmij się sobą. Ale nie mam długów. Ale nie chciałeś, ale będziesz miał, bo właśnie przegrasz proces. No, rozumiem, ale musiałbyś mi takich procesów wygrać ze mną z milion, żebym wpadł w długi. Tak, no. Tak, jesteś bogaty. Tak, tak. No to pięknie. Natomiast problem w tym, że ty już nie masz nic. I się zastanawiam, nie głupio ci trochę być osobą publiczną nie płacić swoich zobowiązań? Ale jakich zobowiązań? No tych na komornik próbujesz ściągnąć. No to powiedz mi, których? 20 tysięcy złotych przegrałeś? Których? Z Martą Kosecką-Rawicz, tak. Która mnie obrażała przez pół. Ale przegrałeś czy nie? Ale posłuchaj. Ale przegrałeś? Ale przegrałeś? Jest wyrok sądu? O tym zobowiązaniu, tak? Marta Kosecka-Rawicz, tak? Tak. No to ci mówię, że 5 lat ta kobieta mnie obrażała. Dobrze, ale jest wyrok sądu? Nie wytoczyłem jej procesu, bo mnie Kostyra przekroczył. A ona cię wytoczyła? A ona mi po latach wytoczyła za i wygrała. I przypuszczenie. I wygrała. Wygrała dlatego, ponieważ mój prawnik nie złożył apelacji. I wygrała. Okej. Dobrze, a to powiedzmy jeszcze o takim społecznym... Ale i co, i wygrała i nie chcesz jej nic zapłacić, tak? I udajesz, że wszystko jest nie twoje, że wszystko jest żony. Nie, niczego nie udaję. Okej, a chciałem zapytać mediów, jak wy się z tym czujecie, że burmistrz dzisiaj ma do wyboru Marcina Możdżonka, Marcina Gortata, turniej e-sportowy i jeszcze mogę dorzucić, że ma do wyboru także przyjazd Tomasza Rożka, naukowca na spotkanie z dziećmi, a mimo to być może wybierze galę sygnowaną przez szefa mafii Pruszkowskiej. Czy społeczeństwo tutaj lokalne w Wieluniu jest właśnie za dokonaniem takiego wyboru? Jak to z waszej strony jest? Oprócz słuchania pytań, chciałbym też wam, jako dziennikarz w tym momencie zadać pytanie, jak wy do tego podchodzicie, bo mnie się wydaje, że dla miasta dużo korzystniejszą opcją jest ta właśnie z uznanymi sportowcami i... Społeczeństwo jest podzielone. Społeczeństwo, ale w jakich proporcjach? Pół na pół. Aha, okej. Okay. A jak to pani wyliczyła? No właśnie, a będzie pan przekonywał burmistrza, aby zrezygnował z tej gali.
No chciałbym usłyszeć, tak jak powiedziałem już na żywo, to co on wygadywał do kamery, bo trochę nie dowierzam, że można to wygadywać na poważnie. A poza tym tak, no chciałbym usłyszeć, że rzeczywiście woli galę ze Słowikiem niż galę z Możdżonkiem, Gortatem, Tomaszem Rożkiem i kampy sportowe. To jest oczywiste, że chciałbym takie pytanie zadać. Tak. A jest pan w stanie zrezygnować z gali pod jakimkolwiek pretekstem, pod jakimkolwiek argumentem? Nie ma takiego powodu. Panie Krzysztofie, burmistrz Paweł Okrasa sugerował, że być może pan z panem Neumannem jesteście w zmowie, że chcecie się nawzajem wypromować. Jak by się pan do tego odniósł? No, jest to żenujące pomówienie. Jakby być w zmowie z Marcinem Neumannem to nie jest coś, o czym w życiu marzyłem i co planuję. Szczerze mówiąc, to jest tak żałosne pomówienie ze strony burmistrza, że też w zasadzie nadaje się do sądu. Natomiast czy mi się chce go brać do sądu? Nie wiem. Mi się wydaje, że on jest w zmowie z Marcinem Neumannem. Jeśli on mówi o jakichś spotkaniach w hotelu, to mi się zastanowię, czy to oni się nie spotykają w hotelu, bo jego ruchy bardziej coś takiego sugerują. Nie wydaje się panu, że właśnie dzisiaj robi pan typową promocję dla gali Marcina Neumanna, bo dzięki panu i dzięki Marcinowi Neumannowi przyjechało tutaj kilkudziesięciu dziennikarzy z całej Polski. Tak, i chciałbym... transmitują na żywo i to właśnie pan napędza tą galę. I chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, że osoby, które kupią dostęp do tej gali, są po prostu godne pogardy. I chciałbym, żeby ludzie mówili na głos to... Chciałbym, żeby ludzie mówili na głos to, że... Dość promowania mafii pruszkowskiej na celebrytów. Pan pyta się, czy ja promuję. To w takim razie niczego nie można w Polsce krytykować, bo się to promuje, tak? Przy takim założeniu. To nie promujmy, nie krytykujmy żadnych patologii w Polsce. Nie mówmy jako media o żadnych złych rzeczach, bo je promujemy. Nie mówmy nawet o tym, że nie wiem, że Frog za szybko jeździł samochodem, bo go promujemy i go nakręcamy, żeby jeździł jeszcze szybciej. W ogóle nic nie mówmy jako dziennikarze. No tak, ale wie pan co, pana pytanie jest trochę żałosne. No, czy ja nie promuję gali? Nie, promuję zdrowe zachowania. Nie, nie pan jest żałosny, tylko pytanie jest żałosne. Musisz rozumieć, Marcin, sformułowania. To jest, wiem, język polski. Przyjechał, jedyny sprawiedliwy przyjechał. Jeśli można. W takim kładzie, jeżeli to pytanie było żałosne, zadam pytanie inaczej. Okay. Nie uważa pan, że przyjeżdżając dzisiaj tutaj, dzięki temu przyjechało zarazem z panem kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy będą promowali galę, ponieważ pan tutaj jest? Mam nadzieję, że nie będą promowali gali, tylko będą mówili dość promowania mafii pruszkowskiej, bo to jest mój przekaz. Ja nie mam zamiaru mówić o tej pseudogali. Mam nadzieję, że burmistrz pójdzie po rozum do głowy. Ja nie reagowałem przecież, gdy Marcin na swojej gali organizował, nie wiem, walkę faceta z kobietą. To w ogóle nie reagowałem, gdy ogłosił, że jego rywalem będzie jakiś gangu z Pruszkowa. Natomiast sprawa Słowika to jest przekroczenie pewnych granic i uważam, że media w całej Polsce powinny o tym mówić i nie powinny być... Znaczy, możemy też tak robić, że powiemy, o coś jest złe, a potem nie zrobimy kroku do przodu i machniemy ręką i tak naprawdę wszystko się odbędzie, co się miało odbyć i nawet nie podejmiemy próby powalczenia o coś lepszego. Ale chyba nie o to chodzi, żeby raz coś powiedzieć do kamery, nagrać, a potem mieć wywalone i pójść do domu i patrzeć że nic się nie wydarzyło. Dlaczego, teraz z panem rozmawiam, przepraszam bardzo. Prawo pracy? Z panem rozmawiam, ale nie z tobą. Ma to prawo zapewnione. Nie z tobą, Marcin, to rozmawiam. Ale rozmawiam z panem, nie będziesz mi mówić, co mam odpowiadać, tak? No bo nie umiesz odpowiedzieć. Tak, nie umiem odpowiedzieć. Dlaczego odbierasz Marcin, ale ja nie z tobą rozmawiam, tylko z panem. Ma pan jeszcze jakieś pytanie? Człowiekowi, który ma to prawo zapewnione konstytucyjnie. Nie odmawiam mu prawa do pracy. Może. W każdym razie konstytucyjne prawo do pracy ma każdy, a Krzysztof Stanowski odbiera konstytucyjne prawo do pracy każdemu Polakowi. No czy pan odebrał to prawo do pracy temu panu? Oczywiście, że nie odebrałem. Ja nie odebrałem, ale skoro pani nie zadała pytanie, więc się nie wtrącaj. Oczywiście, że nie odbieram nikomu prawa do pracy. Moim zdaniem, gdyby Andrzej Z, pseudonim Słowik, były lider mafii pruszkowskiej, zamiast tronu od Marcina dostał miotłę, to ja bym bił brawo. Uważam, że tacy ludzie mają prawo wykonywać różne czynności, ale nie powinni być pokazywani jako celebryci i pewnego rodzaju wzory do naśladowania. Ich poprzednia działalność nie powinna być czymś, co można konsumować dzisiaj po latach i z czego można dalej żyć. Uważam, że jeśli ktoś wrócił na właściwą drogę, to nie wrócił w taki sposób, że dalej się przedstawia jako boss świata mafijnego i na tym chce zbijać kapitał. Pracy w Polsce jest całe mnóstwo.
mnóstwo, można zatrudnić się w różnych funkcjach, ale niekoniecznie w funkcji celebryty. Chciałbym widzieć bossa mafii pruskowskiej. Jeszcze raz podkreślę, że gdyby Marcin Najman dał Andrzejowi Z pseudonim Słowik Miotłę i kazał mu swoje podwórze z liści oczyścić, to biłbym brawo. Niestety Marcin nie wpadł na to, tylko wpadł na to w swoim rozumku, żeby zrobić z niego celebrytę, bo uznał, że wtedy gala się dobrze sprzeda. Gratulacje, teraz gala jest to gala wstydu. Marcin jest nazwiskiem, które znowu się kojarzy ze wstydem. Mógł z tego ringu zejść jakoś tam, powiedzmy, jako taki trochę gamoniowaty zawodnik, który jednak zakończył karierę bez jakiejś hańby, ale tu niestety, dokładnie tak, ale natomiast tu niestety już poszło w hańbę i próba udawania, że to jest praca dla Słowika, to nie jest praca. Usadzenie się na krześle i pokazanie, że byłem szefem mafii pruszkowskiej i do muzyki z Ojca Chrzestnego, to nie jest praca. To jest odcinanie kuponów ze sławy gangsterskiej, a niestety niechlubnej, a takiego odcinania kuponów być nie powinno. To powinna być część wstydu po prostu, a nie czegoś, co należy. To jest w tej chwili wylanie szampa na wielu. Jest oczywiście. Jak pani na to patrzy? Niech pani mi powie. Ja? Tak. Ja już się wypowiadałam. Ale ja nie jestem szampem. Na nie. Mhm. Jestem na nie. Wieluń jest zalany szambem, z którego my jako wieluniacy jesteśmy na ustach całej Polski. Wstyd, wstyd, jeszcze raz wstyd. Tego pan chciał? Pytanie, panie Marcinie. Czego? No, żeby Wieluń był na ustach całej Polski. Nie, no to, to jest to, my, nie, to Krzysiu nakręca. Nie, żebyśmy my, wieluniacy, musieli się oczyszczać z tego gówna, z tego szamba. Niestety, ale portale, social media, wszystko. No Krzysiu napędzi. Brawo dla tej pani! Krzysiu napędzi. Nie. Krzysiu napędzi panią Turę. Napędził pan, Krzysio, Krzysio. Napędził pan podpisując umowę na hali, żeby wynająć halę, na której ćwiczą dzieci, gdzie ćwiczy Liga Centralna. To jest dla nas wieluniaków hańba. No, ma pani takie zdanie. Dziękuję pani bardzo. Uważam, że takie głosy są bardzo potrzebne. Ja jako dziennikarz z zasięgami mogę rozpocząć jakąś tam mini lawinkę, natomiast na sam koniec to mieszkańcy Wielunia muszą tutaj pokazać, co o tym sądzą, i to mieszkańcy Wielunia są tymi, w których to wszystko uderza. Bardzo mi z tego powodu przykro, bo po głosach, jakie dostaję w swoich mediach społecznościowych, widzę, jak ludziom jest wstyd za to wszystko, co się dzieje, ale widzę też głosy poparcia i myślę, że jeśli ta sprawa się szybko skończy i skończy się tak, że tej gala się tu nie odbędzie, to będzie jakiś sukces całej społeczności, bo rzeczywiście miasto na to nie zasłużyło. Odbiera argumenty burmistrza o przebaczaniu, o religii. Szczerze? Tak. Jestem ateistką. O, no i to chyba brawo, i mamy wszystko wyjaśnione. Jestem ateistką. Mamy wszystko wyjaśnione. Tak, bo mimo, że mi rodzice. Mamy wszystko wyjaśnione. Rodzice mi rodzili. Dla mnie prawo rzymskie nie istnieje. Dla mnie istnieje prawo boskie, ale tylko dla mnie. A ateistką jestem z wyboru. Dlatego, że wiadomo. To właściwie wszystko wytłumaczyło. Kler robi. Ale nadal nie wiemy, jaki jest podział sił. Jaki jest podział sił? Między za a przeciw. Ale to ja tego nie jestem w stanie tu określić. Czy ktoś tu powie? Nie jestem w stanie tego określić. Oprócz mnie? Możemy, nie wiem, może, wy jako media możecie robić różne sądy robić, natomiast chyba jasno w mediach społecznościowych jest pokazane, że to jest, nie wiem, 99 do 1, bo to Marcin może tu przyjechać z jakimiś tam 6 osobami zamaskowanymi, żeby przynieść jakiś transparent, ale to naprawdę no, nie ma znaczenia. Ci wszyscy ludzie nie przyszli tu po to, żeby wyzywać mnie od hipokrytów, tylko przyszli zobaczyć, czy naprawdę ta gala ma się odbyć, czy naprawdę to miasto zostanie zhańbione. Marcin, powiem ci jedno. Ale nie, ale miał pan zadać pytanie. No właśnie, co z tak. Trąbą? Nic. Powiem ci jedno, Marcin. Postawiłeś na kiepską kartę. No, ale widzi pan, ty już wiesz. Zapytać, miał odpowiedzieć. No i widzi pan. No, a ja odpowiedziałem. Marcin, postawiłeś na złą kartę. Sprawiłeś, że twoje nazwisko będzie się kojarzyło z mafią pruszkowską. Chciałem ci tylko powiedzieć jedno na koniec. Bo idę do burmistrza, chciałem ci powiedzieć jedno na koniec. Marcin, odpuść. Ale ja? Tak. Ty zwariowałeś? Chcę ci zaapelować do ciebie. Znaczy, być może to nie powinienem apelować do kogoś takiego jak ty, żeby odpuścił, może to jest poza tobą, ale chciałem ci powiedzieć jedno. Rujnujesz swoją reputację. Odpowiedziałem panu i pan jest zadowolony z odpowiedzi.
Pan jest zadowolony z odpowiedzi? Tak. To, nie, znaczy ja powiem jedną rzecz. Czekam na odpowiedź, to jest jedna rzecz, ale druga sprawa. Jak tu przyjedzie Grom, ale jak tu przyjedzie Gromda organizować do Wielunia, do mojego rodzinnego miasta, no to jest miasta, patron. Imprezę, to jest patron, proszę mi nie będzie pasowało, ale to ten pan tu nie organizuje imprezy. Jak będą chcieli tu organizować imprezę i my będziemy wiedzieć, że to jest, powiedzmy sobie, ale instytucja, czy reprezentują ją ludzi tak zwani kryminogenni, mówiąc no, ale nie uważa pan, że to jest człowiek niewiarygodny, który stali, promuje bandytów? I bardzo dobrze. Niech każdy, i bardzo dobrze, niech pan, jesteśmy w Wieluniu, niech pan blokuje wszystkie gale, które panu nie odpowiadają. Bandytów, i to pan niech pan blokuje wszystkie. Pan kogo teraz promuje? Będę blokował te, które... Tak, tak oczywiście, ja się zgadzam z panem. Czy pan nie widzi tego, że on promuje bandytów? Jedno, jeśli można. Mogę, przepraszam, bo jeszcze iść do burmistrza. Chciałem powiedzieć jedno na koniec. Marcin, odpuść, okrywasz wstydem swoje nazwisko, swojej rodziny, idziesz na dół sportowo, biznesowo, pod każdym względem. Odpuść, bo możesz się z tego jeszcze wycofać. Możesz się jeszcze z tego wycofać. Nie odpowiedział cały czas na pytanie, dlaczego Marcin, możesz się z tego jeszcze wycofać. Możesz przestać być fanem bandytów. Mogę. Z promowania bandytów. To ja zrobię tak. Moje nazwisko nigdy tam już nie będzie, jak ty wycofasz Słowika z tej gali. No i brawo! W końcu się przyznał! Dobrze? Wycofasz czy nie? Jego nazwisko promuje bandytów. Nie, moje nazwisko jest umieszczone na ściance w logotypie. Chce mnie pouczać, kogo ja mam promować, kogo nie. Powiedz mi. Jesteś hipokrytą. Czy usuniesz największego gangstera? Ja z tobą nie zrobisz tego. Dobrze. Ty promujesz bandytów. Marcinku, wycofaj się z tego, bo tylko wstyd będzie. Dziękuję bardzo. Jednak pana Zielińskiego, Słowika, zwanego Słowikiem, jednak na tą galę nie ściągał, żeby on nie był twarzą tej gali. Promocję już pan ma zrobioną, wielunianie słyszeli, cała Polska słyszała, czy istnieje taka możliwość, żeby pracownik, który w zasadzie nie jest pańskim pracownikiem... Ale tak jako gość może przyjechać, prawda? Zapewne tak, ale no czy musi promować swoją twarzą? Ale jako gość na pewno może przyjechać. Ale ja nie pytam o to. Pytam, czy może pan wycofać się tego człowieka jako osobę, która promuje swoją twarzą galę w Wieluniu? Ale w tej chwili nie ma promocji jego twarzą. Była zrobiona konferencja. Widział pan jeszcze jakieś inne materiały? Marcin, czy ty się go boisz? Krzysiu. Nie mierz wszystkich swoją miarą. Marcin, mrugnij dwa razy. Krzysiu, nie mierz swoją miarą. Mrugnij dwa razy, jak się boisz. Krzysiu, nie możesz mierzyć ludzi swoją miarą. Mrugnij. Także odpowiedziałem jeszcze panu na pytanie. Nie było żadnych innych materiałów. Czyli przyjedzie jako widz, nie przyjedzie jako promotor? Przyjedzie jako pracownik. Jako pracownik. A jeszcze raz zapytam w takim układzie, jako pracownik, czyli na jakim stanowisku? Na stanowisku. Pracownika. No, które będzie robił w Wieluniu. Które pełni. No. Właśnie jakie to stanowisko? No, ale ja nie muszę pana zgrać. Ale chwileczkę, jeżeli pracuje zdalnie, tak? To po co będzie przyjeżdżał? Połączymy się ze Skype'em. Da mu pan miotłę i przed telewizorem tak? Będzie zamiatał. Tak pani myśli, że przez Skype'a możemy to zrobić? No skoro pan twierdzi, że robi zdalnie. Może, że ma taką możliwość. No jasne. Jak dzisiaj większość ludzi w Polsce. Zwłaszcza są dziękuję bardzo, idę do burmistrza, do widzenia. Nie, ja dziękuję. Nie, proszę pana, kawa tutaj... Ale ja nie piję kawy w ogóle. No to herbata. Woda? Nie, mam swoją wodę. Czyli pan nie wierzy, boisz pan, że ja pana odpotruję, tak? Nie, wie pan co, jak pomyślę, że to mogłoby być z pieniędzy od z tej gali, ta woda dla mnie to wolę mi swoją. Rozumiem, no to bardzo przyjazne nastawienie, widzę. Taki pan jest, bo tak jest. Oczywiście, jestem jaki jestem. Tak. Czy możemy panu przypiąć mikrofon? Oczywiście. Do rozmowy? Oczywiście. Bardzo proszę. Wjeżdża pana fotelik. Tu będziemy rozmawiać? Tak, oczywiście. Na jak długo pan zadaje? To od pana bardziej zależy, jak długie będą odpowiedzi. No ja z 10-15 pytań zadam. Natomiast... Dobrze, ale ja pana też się o co chcę pytać. Dobrze, ja możemy tak przyjeść. Oczywiście. Mogę ja zacząć? Bo... Nie, ja zacznę. Nie. Proszę pana, pan jest moim gościem, ja mam mój pierwszy. Ja pana zaprosiłem. Czy pan udzielał kiedyś wywiadu? Proszę pana, nie, nigdy. Nie pana nigdy. Dziennikarz zadaje pytania. Ale proszę pana, o panu jest taka... Dziennikarz zadaje pytania. Jak pan chce być dziennikarzem, to niech pan przyjedzie do mnie do Warszawy i wtedy może już pan zadać. Jeżeli bym do pana pojechał, to wtedy pan ustala warunki. Tak. Jeżeli pan przyjechał do mnie, to ja pana zapowiem i potem pan będzie już mógł mówić. Ja pana przywitam, jak kulturalny człowiek. Dobrze. Dobrze? Okej. Natomiast jeśli pan pamiętasz, to ja zadaję pytania. Okej. Pana też zapytam. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że moje zaproszenie przyjął pan Krzysztof Stanowski, który zainteresował się bardzo mocno naszą gminą. Ja chciałem na początek panu Krzysztofowi wręczyć prezent. Taki mam prezent przygotowany dla pana. To jest taki puchar dla pana Krzysztofa Stanowskiego za zajęcie pierwszego miejsca, na zachętę, tak chłop się garnie do sportu, to niech ma na zachętę. Ten puchar będzie tutaj dla pana stał, potem jest oczywiście do odbioru. Ale że to jest śmieszne, czy może o co chodzi?
Nie, no daje panu puchar. No, i zaraz mówię dlaczego. Mówię dlatego, że dzięki temu też, że pan zrobił taki duży zamęt na temat naszego miasta, to właśnie wykorzystujemy to, że zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów i dzięki czemu chcemy wykorzystać to, że mamy w Wieluniu najniższe podatki od środków transportu i zachęcić firmy transportowe z całej Polski do tego, żeby właśnie u nas, na bardzo prostych warunkach płacili podatek od transportu, który jest najniższy w całej Polsce. Oprócz tego, że mamy najniższe podatki od transportu, mamy też bardzo niskie podatki od nieruchomości, co sprzyja naszym przedsiębiorcom. Mamy niskie opłaty za śmieci, najniższe w Polsce, podejrzewam, niższe niż w Warszawie zdecydowanie. Mamy strefę podatku pokonania tylko czynną do godziny 14 i na niskie ceny. Mamy w Wieluniu piękne firmy, takie jak Wielton, największy polski producent naczep. I wiele innych mamy takich cech, gdzie warto tutaj przyjechać, bo tu jest ziemia bardzo, bardzo żyzna gospodarczo. I tytułem wstępu chciałem pana zapytać, panie Krzysztofie, o jedną rzecz. To już? Ale to pan się cieszy, że ja promuję Wieluń, czy nie, o co pan chodzi? Ja... Tak? Nie, o to chodzi z tym pucharem, że ja promuję Wieluń? Tak, o to chodzi, że... To może pan zatrudni jakiegoś na przykład seryjnego gwałciciela, to będzie to dużo w mediach o Wieluniu wtedy. Nie myślał to pan? Na zachętę. Tak. A nie myślał pan o tym, żeby zatrudnić seryjnego gwałciciela i w faktach w TVN nie będą mówić, że w Wieluniu jest ten gwałciciel i wszyscy będą mówić o Wieluniu. Proszę pana, to jest i pan wtedy będzie mówił, że oprócz tego, że jest gwałciciel, to są też upusty dla jakichś tam firm. Proszę pana, nie sądziłem, że pan tak nisko o sobie myśli, że jako gwałcicielu, co prawda miał pan taki wątek, proszę pana. Miał pan taki wątek, jak pan łączy kropki, bo ja myślę o Słowiku, tak jak o seryjnym gwałcicielu. A ja myślę o panu, proszę pana. Na tej samej półce. Jak pan myśli tak o mnie, no to bardzo mi przykro, ale też mi jest wszystko jedno, jak pan nie, proszę pana, ja panu chcę podać jedno zdjęcie, które pan wpuścił ze swoim dzieckiem z Zatoki Sztuki. Proszę państwa, to jest... Do tego sztuki w Sopocie. Słynny lokal, gdzie dochodziło do gwałtów, dochodziło do bardzo wielu rzeczy nieprzyjemnych, w wyniku czego dziewczynka 14-letnia, proszę pana, niech pan się z tego nie śmieje. A nawet nie z tego śmieje, z pana. No to gratuluję. Dziewczynka 14-letnia, proszę państwa, skoczyła pod pociąg. Proszę mi powiedzieć. Co pana Krzysztofa tutaj bardzo. Proszę bardzo mi powiedzieć, Maciej Najman myśli za pana, pan za Najmana, czy razem robicie sobie jakieś takie meetingi i wtedy burza tak zwanych mózgów występuje i wymyślacie to wszystko. Wie pan, o co chodzi w tym zdjęciu? Bo Maciej Najman nie wie, o co chodzi w tym zdjęciu, a być może pan jest na tym etapie, że pan jest w stanie zrozumieć. Otóż jest to zdjęcie dzień po premierze albo w dniu premiery filmu pana Latkowskiego, który wyłącznie na bazie zdjęć znanych osób w Zatoce Sztuki, a była to jedna z najpopularniejszych knajp przy plaży w Sopocie, robił z tych znanych osób pedofili. I w geście protestu przed tak skrajną manipulacją, żeby z ludzi, którzy po prostu przyszli na obiad do Zatoki Sztuki, żeby nie robić z nich pedofili, zamieściłem zdjęcie, że ja też w Zatoce Sztuki byłem i o Boże, z dzieckiem. Jeśli pan tego nie zrozumiał, w porządku. Myślę, że jest część ludzi w Polsce, która tego nie zrozumiała. Pan widocznie do nich się zalicza, Maciej Najman również. Natomiast fascynuje mnie wasze połączenie intelektualne, bo używacie zawsze dokładnie tych samych argumentów i zastanawiam się, kto kogo inspiruje i co jest w ogóle lepsze dla tego duetu. Proszę pana, kto mnie inspiruje, to jest oczywiście moja sprawa, podobnie jak pańską sprawą jest to, kto pana inspiruje, nie? Natomiast mam do pana pytanie sportowe, bardzo sportowe. Okay. Jak pan ocenia to, co zrobił Paulo Sousa, że odszedł z naszego okrętu pod nazwą kadra polskich? Mam to gdzieś. Ale uważa pan, że tak ok zrobił? Mam to gdzieś. Rozumiem. Okej. Okay. Możemy teraz? Możemy. Startujmy. Lubi pan teleturnieje? W ogóle nie oglądam telewizji, proszę pana. Nie ogląda pan nigdy? Nie. Żadnego teleturnieju nigdy pan nie widział? Nigdy. Nigdy. Idź na całość na przykład. Nigdy. Nie znam tego. Żadnego. Nie wiem, co to jest. Nawet koło Fortuny? Nie wiem, co to jest. Nie wie pan, co to jest koło Fortuny? Nie wiem, co to jest. A milionerzy? Nie wiem. No nie wiem, no proszę pana, ja nie oglądam telewizji i czuję się z tym świetnie, naprawdę, to jest kapitalne. Nigdy życzył pan żadnego teleturnieju. Nigdy, proszę pana, no niech pan nie wierzy. No dobra, to ja panu opowiem, co to jest teleturniej. Jest w teleturnieju prowadzący, jest ktoś, kto może coś wygrać, nagrodę jakąś na przykład. I prowadzący ma dla niego albo zadanie, albo go kusi, czymś. No i ja lubię teleturnieje, muszę panu powiedzieć. I chciałem panu taki mini teleturniej zrobić, to znaczy... Powiedział pan, że gala MMA VIP 4 odbędzie się w Wieluniu. Jak czytam w mediach, cena tej gali to 10 tysięcy złotych, tak? Tyle dostanie miasto Wieluń. Proszę pana, jakakolwiek gala, wydarzenie, które jest na hali sportowej Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gmina tego wydarzenia nie organizuje, ani nie współorganizuje. Ale gmina weźmie pieniądze za to, gmina wynajęła, proszę pana, lokal
po stawkach komercyjnych. Do za 10 tysięcy złotych? Do czego ma prawo. W ramach tej umowy jeszcze coś trzeba zrobić, czy to jest po prostu 10 tysięcy złotych, a wszystkie inne koszty są na organizację MMA? Wszystkie inne koszty są po stronie organizatora gali, którym nie jest gmina Wieluń. Możemy zacząć tyle turniej? Proszę pana, ja nie znam się na tyle turnieja, dobrze, ale oczywiście pytania od pana przyjmuje każde. Daję panu 15 tysięcy złotych, jeśli pan tej gali nie zorganizuje. Proszę pana, to jest przekupstwo. Nie. Nie, jak to nie? Pan mi proponuje teraz... Nie, gminie. Nie panu. Chwileczkę, powiedział pan mi. Daję pan... Myślowy, daję gminie. Proszę pana, no to... Zorganizuję w tym samym dniu imprezę za 15 tysięcy złotych. Czyli proszę pana, widzi pan, spytałem pana o tego Sousę po to, bo właśnie Paulo Sousa się zachował tak, jak w tej chwili pan proponuje mi zachowanie, nie? Bo też wybrał ofertę lepszą, prawda, z... Czy pan nie wybierze lepszej? Proszę pana, z każdym się spotkam, każdemu zaproponuję halę w innym terminie, natomiast umów zgodnie z prawem rzymskim, pacta sunt servanda, należy dotrzymywać. Jesteśmy w Polsce, tak generalnie. Polska, pan ciągle pan mówi o prawie rzymskim. Bo proszę pana, Polska jako kraj Unii Europejskiej przyjęła prawo rzymskie, jak jest i na bazie prawa rzymskiego jest polskie prawo, proszę pana. Jest, też pan to wie. Niech pan powie, jest pan za niewolnictwem? Za czym? Niewolnictwem. Nie jestem za niewolnictwem. Nie. Bo wie pan, że w Rzymie byli niewolnicy, to część prawa rzymskiego na przykład. Byli? Niewolnicy? No bo pan mówi, że w Polsce jest prawo rzymskie. Nie da się nie, chyba mieć niewolnika w Polsce. Tak mi się wydaje, że prawo polskie jest w Polsce, a nie rzymskie. Proszę pana, w Polsce w tej chwili żyjemy w takich czasach, gdzie próbuje się z ludzi zrobić niewolników intelektualnych. Proszę pana, media są tym mistrzami. Manipulują tymi ludźmi i tworzą z nich niewolników, prawda? Ale nie jest pan za niewolnictwem. Mało tego, proszę pana, jeżeli pan chce, na przykład, nie wiem czy pan chce, jest pan za przymusem szczepień, to właśnie to jest przejaw niewolnictwa, proszę pana. Okej. Moim zdaniem oczywiście. Ale pan nie jest za niewolnictwem. Absolutnie nie jestem za niewolnictwem. Jest pan przeciwko prawu rzymskiemu. Tak, oczywiście, w tym kwestii tak. No, tak. No dobrze. Moja oferta to było 15 tysięcy złotych, a teraz ją trochę powiększę. 15 tysięcy złotych przyjazd Marcina Możdżonka, Marcina i Marcina Gortata do Wielunia. Zapraszam z całego serca. Ale oni przyjadą pod warunkiem, że nie odbędzie się tu gala z mafią pruszkowską. Proszę pana, nie odbyła się gala w Wieluniu z mafią pruszkowską. Nie. Ma się odbyć. Nie, nic takiego nie wiem. Nie? Nic takiego nie wiem, żebyś miał odbyć gala z mafią pruszkowską. A kto jest przeciwnikiem Marcina Neumana w walce? Bo ja nie mam żadnego pojęcia. Pan nie wie? Nie wiem, bo ja nie chodzę na MMA. Dla mnie to nie jest, proszę pana, sport. Pan żadnego teleturnieju nigdy nie oglądał. Nie wie pan, kto jest rywalem Marcina Neumana? Nie wiem. Były gangster z mafii pruszkowskiej. To pan to powiedział. No tak, ja to powiedziałem. Ale, też Marcin Neumann to powiedział. Ale proszę pana, pan nie zawsze ma rację. Ale często Marcin Neumann też często pan się mieli. Bardzo często. Oczywiście. Ale to powiedział też Marcin Neumann, że to jest były gangster z mafii. Nie wiem, ja tego nie wiem. A o Słowiku pan słyszał? No, u nas są Słowiki. Okay. A Andrzej UZ, pseudonim Słowik, lider mafii pruszkowskiej, słyszał? Proszę pana, o Andrzeju Z słyszałem, bo Andrzej Z to był założyciel Radia Z, Andrzej Wojciechowski, którego nazywano Andrzej Z. To oni słyszałem. Oni słyszałem. A o Słowiku nie? Proszę pana, słyszałem różne rzeczy. O różnych ludziach. Też o panu bardzo różne rzeczy słyszałem. Co pan o mnie słyszał? Nie jest to temat. No słucham, no nie, co pan nie, no niech pan powie. To ja powiem, co słyszałem o Słowiku. Nie chcę, nie chcę. Nie. Czy nic pan o mnie słyszał? Słyszałem o panu wiele rzeczy, ale nie chcę o tym mówić po prostu. Okej, rozumiem, czyli nic. Nie chcę o tym mówić. Okej. Ja o panu też bardzo dużo słyszałem. No i super. No i super. A może powiem. Ale dobra. No bardzo proszę. Okej. To słyszał pan o Słowiku, czy nie? Słyszałem. No i cieszy się pan na jego przyjazd? Proszę pana, a ja nie wiem, czy on przyjedzie. Tak, dzisiaj powiedział Marcin Neumann, że przyjedzie. Nie wiem, tego nie wiem. No, ale ja wiem, mówię panu, bo słyszałem od organizatora gali. Ale to cieszy się pan na jego przyjazd? Ja tam nie będę obecny, proszę pana, na tej gali. Ale pytam się, czy pan się jako burmistrz miasta cieszy się, ja nie jestem od tego, żeby się cieszyć z tego, czy ktoś przyjedzie, czy ktoś nie przyjedzie. To jeżeli my w wolnym kraju i ludzie mają prawo jechać, dobra, gdzie chcą, ale się tylko czym chcą, się pan cieszy. Mają się prawo, proszę pana, to nie jest... Wie pan, no gdyby do mnie na przykład jechał, nie wiem, Shaquille O'Neal, kojarzy pan, kto to jest Shaquille O'Neal? Kojarzy. Określcie coś. To ja bym się cieszył, ale jakby ktoś do mnie powiedział, że jeździ do mnie Andrzej Zet w sezonie Słowik, to bym się nie cieszył. No to dlatego pana pytam, czy pan się cieszy, że on tu przyjedzie. Proszę pana, pan Andrzej Zieliński, z tego co wiem, został wypuszczony z aresztu. Żyjemy w tej chwili w państwie takim, które już od 7 prawie lat, od 7 lat, tak, ministrem sprawiedliwości jest pan Zbigniew Ziobro, znany szeryf, twardy, i prokuratura pod jego dowództwem nie potrafiła przedstawić na tyle takich dowodów, że sąd tego człowieka trzyma za kratami. Jak to jest, nie? Że żyjemy w państwie, w którym... Co pan mówi?
no to trzeba słuchać. Co ale, ja mówię. No, słucham, ale nie, nie mówię, mówię o tym, że jeżeli człowiek... Ale czy pana zdaniem pana, został wypuszczony z aresztu tak po prostu? Proszę. Wpłacił 200 tysięcy złotych kaucji, tak. 3 razy w tygodniu musi się meldować na posterunku policji, tak. I ma odebrany paszport. I pan uważa, że to jest, że to świadczy, że sąd w ogóle nie podtrzymuje żadnych wątpliwości co do uczciwości pana Andrzeja Z? Gdyby sąd, proszę pana, uważał, że pan Andrzej Zieliński nie jest karą pozbawienia wolności, jest środkiem zapobiegawczym. Tak, czyli sąd uznał, że jednak, sąd uznał, że może zebrać dowody na temat zorganizowania w więzieniu grupy handlującej narkotykami bez trzymania Andrzeja Z za kratami, bo być może wszystkie dowody ma już zebrane i nie ma potrzeby, żeby on siedział za kratami. No to pan na tym polega areszt tymczasowy. Sam pan sobie przeczy, bo gdyby tak było, jak pan mówi, tak, że sąd być może ma wszystkie dowody już zebrane, tak, to sąd by, jeżeli by te dowody były na tyle mocne, to nie wierzę, że sąd puściłby groźnego przestępcę w społeczeństwo, który może zagrażać ludziom. Dopiero będzie proces w tej sprawie. No to dlatego, skoro go puścił sąd na wolność, to uważa, proszę pana, że on nie jest groźny dla otoczenia. Okay. Ja tak to rozumiem, okay. I każdy... Cieszy się pan, że przyjedzie. Proszę pana, i to nie chodzi o to, czy ja się cieszę, proszę pana. Pyta po ludzku. Nie. Po ludzku to się mówi wtedy, jak umrze Lucjan jakiś. To mówi, że po ludzku, nie? O, to niezłe. Muszę zapamiętać. Taki sucharek. Po ludzku. Na dzień dobry. Okej. Okay. Ale cieszy pan? Nie. Wszystko panu jedno, czy przyjedzie? Tak, dokładnie. Tak jak pan na sołce, tak samo ja tutaj. Okej, wszystko panu jedno. No dobrze. 15 tysięcy Marcin Morzonek, Marcin Gorta. Dorzucam Tomasza Rożka, naukowca, który zgodzi się przyjechać do Wielunia i dla dzieci z Wielunia zrobić wykłady naukowe i spędzić z nimi czas. Więc ma pan już dwóch wybitnych sportowców i Tomasza Rożka, naukowca. To jest oferta dla miasta. Myślę, że oferta, która rzadko się zdarza, plus 15 tysięcy złotych. Oni wszyscy przyjadą pod warunkiem, że to miasto nie będzie zhańbione Słowikiem Andrzejem Z. Proszę pana, jeszcze raz panu mówię. Umów należy dotrzymywać. Nawet jeżeli te umowy są niekorzystne, trzeba ich dotrzymywać. Dlatego, proszę, że proszę pana, jeżeli by się zdarzyło tak, że gmina wynajmuje lokale, prawda? I wynajęła lokale jakiejś firmie, na przykład restauracji, prawda? Na okres 3 lat, 5 lat, za jakąś cenę. Ale się okaże, że za kwartał do mnie przyjdzie inna. No, panie burmistrzu, ja panu dam 3 razy tyle, bo widzi, że w tym miejscu tak najpierw chodzi. Niech pan z nimi tą umowę zerwie, zawrze pan ze mną. Okay. To ja bym był człowiekiem? Dobrze. Proszę pana. Chcę pan dotrzymać za wszelką cenę tej umowy. Proszę pana, chcę dotrzymać. Dlatego... Dorzucam turniej e-sportowy dla dzieci. Co pan uważa, czy ofertą lepszą dla miasta jest gala z udziałem Andrzeja Z w pseudonim Słowik, czy też przyjazd Marcina Morzonka, Marcina Gortata, Tomasza Rożka i turniej e-sportowy dla dzieci? Proszę pana, niech pan włoży wszystkie karty na stół, co pan może dać maksymalnie i się zastanowimy. Nie, no już dałem chyba bardzo dużo. Płacę więcej? Za mało. Mało? Tak. A co pan jeszcze chce? Nie, proszę pana. To nie chodzi o to, że ja się chcę... Dorzucam 5 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych. Proszę pana, ja nie chcę się dać przekupić, naprawdę. No ale to brzmi jakby pan umów tutaj... Nie brzmi, był niegospodarny. Nie, proszę pana, wydaje mi się, że jestem gospodarny. No właśnie mi się wydaje, że jak może miasto zrobić to, więcej i mieć fajne imprezy, a ale zrobić to jest mniej pańska mniej opinia, imprezy. To jest pańska opinia, która dla mnie jest średnio ważna, nawet mało ważna, prawda? Okay. Dla mnie ważne jest to, co ja robię w tym mieście. To, że ja... jestem w stanie, dzięki temu, że zrobiony został duży hałas o Wieluniu, przyjąć do Wielunia firmy transportowe, które mi zapłacą podatek, proszę pana, i to nie będzie kwota 10-20 tysięcy, tylko to będą miliony złotych. A wie pan, jaki będzie miał pan oddźwięk, jak pan się wycofa i ci wszyscy ludzie przyjadą do Wielunia i my będziemy o tym mówić? Proszę pana, być może będę miał, ale tak jak panu powiedziałem, jeżeli trzymamy się zasady, że... Czyli zawsze jak podejmie pan złą decyzję, to się jej pan trzyma do końca. Proszę pana, jeżeli podejmę złą... Bez względu na wszystko. Proszę pana, to jest zupełnie inna kwestia. I my mówimy o pewnej umowie, która została zawarta, która została zawarta na określonych warunkach i tej umowy należy dotrzymać, po prostu. Po prostu. Tak to jest, proszę pana. Okej. Okay. Moja ostatnia propozycja dla burmistrza to przyjazd Marcina Morzonka, przyjazd Marcina Gortata, przyjazd Tomasza Rożka, turniej sportowy i 30 tysięcy złotych za organizację tego w Wieluniu.
może pan teraz do mieszkańców Wielunia powiedzieć, że wybrał pan 10 tysięcy złotych i Słowika zamiast tego pakietu, który panu przygotowałem, więc lepszej oferty już pan ode mnie nie otrzyma. Proszę pana, no to trzeba było od razu tak mówić. Ja panu nie jestem tutaj po to, żeby się z panem targować, że pan dał więcej. Ja panu powiedziałem trzykrotnie i powtórzę po raz czwarty. Po raz czwarty powtórzę. Umów należy dotrzymywać. Okej. Okay. Drodzy mieszkańcy, już wiadomo, co zostało postawione wyżej, czy wybitni sportowcy, czy wybitny przestępca. Jak widać, wybitny przestępca. Proszę pana, to jest pańska ocena, że wybitny przestępca. Robi pan to na własny rachunek. Nie przesadzajmy, to nie jest tylko moja ocena, to jest ocena w zasadzie wszystkich mediów, które donosiły o grupach przestępczych w Polsce przez ostatnie 30 lat. Proszę pana, naprawdę, ja nie chcę być małostkowy, naprawdę, nie chcę być małostkowy. No to nie będzie. No i nie jestem małostkowy, dlatego nie interesuje mnie to, proszę pana, w jaki sposób pan manipuluje ludźmi, w jaki sposób pan sobie stworzył kościół swoich wyznawców, wręcz sektę, której jest pan wręcz półbogiem. To jest pańska sprawa. Pan to robi na własny rachunek. Pan potrafi się świetnie posługiwać w tych mediach. Zarabia pan na tym dużą kasę i tutaj ma pan o mnie wielki szacun. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Natomiast jak ja nie ingeruję w to, co pan robi w swoim kanale sportowym, to jest pańska sprawa. To samo wybaczy pan, ale... Ja panu tylko przedstawiam ofertę. Przecież ale oczywiście. Widzę po panu, że się pan czuje nieswojo, bo pan już dobrze wie, że obejrzą to mieszkańcy Wielunia i oni będą zdruzgotani, że wybrał pan gangstera i 10 tysięcy złotych, a nie pakiet wybitnych sportowców, wybitnego naukowca i 30 tysięcy złotych. To są rzeczy, które pana dopadną na przykład podczas wyborów. I pan już to wie, tylko jeszcze pan nie wie, jak się zachować wobec tej sytuacji. Proszę pana, jak to mówili starożytni, omnia finem habent. I wszystko ma swój koniec. Przecież ja tutaj nie jestem do tego miejsca przyspawany. Ja wiem, że ja kiedyś nie będę burmistrzem. I tyle. Po prostu. Ja o tym wiem. Ja mam tego pełną świadomość, proszę pana. Okay. Że mieszkańcy będą mi również mogli to wyrzucić. Proszę pana, ja wygrałem wybory przed trzema laty prawie już. Uzyskałem prawie 9 tysięcy głosów. Miałem 76,5% poparcia. Mój rywal dostał 2,7. Czyli ja nie mam 100% zwolenników. Nie mam. Wiem, że są ludzie, którym się moje działania nie podobają. Tak, ale myślę, że jest ich coraz więcej. Ale to jest pańska ocena, proszę tak, pana. Tak, to oczywiście, że moja. To jest pańska ocena. Zawsze... Zobaczymy, proszę pana, spotkamy się za półtora czy tam za dwa lata, jak będą wybory i zobaczymy, która opcja. Wszystko to są moje oceny. Widziałem pana wpis taki mocno religijny na temat wybaczania. Tak. Skąd pan wziął tą historię, że Maria Magdalena była prostytutką? Z Biblii, proszę pana. Z Biblii. Oczywiście, że tak. Oczywiście, okay. Że tak. A skąd to mogę brać? No właśnie nie wiem, bo w Biblii tego nie ma. A jest to właśnie, jest. Okay, jest, to jest, właśnie jest. Przecież, tak? No, tak? Tak, tak, jest. A może jakiś zakładzik zrobimy? Proszę pan pana, ja... ten zakład, to nie pana, będzie tej gali. Proszę pana, pan jest mistrzem bukmacherki, ja niestety się w to nie bawię, w okay. Bukmacherkę się nie bawię, także tutaj... Bo wie pan, że to bzdura. Zakładu. Proszę pana, to jest pańska ocena, natomiast... No nie tylko moja, wielu religioznawców. Nie, no proszę pana, no oczywiście, no niech pan tutaj mi zrobi teologiczny wykład. Na temat Marii Magdaleny. Kim była Maria Magdalena, ja, proszę pana? Proponuję panu chociażby w Google wpisać, czy Maria Magdalena była prostytutką. Proszę pana, Google. I wówczas dostanie pan linki tak. Do fachowych stron, do tak. Cytatów z Biblii. Tak. I tak chciałem była panu... jawną grzesznicą, tak, była jawną tak, grzesznicą, proszę pana. Właśnie nie. Właśnie tak. Właśnie, nie. Właśnie tak. Właśnie nie, pomylił pan dwie postaci, właśnie. Ale nie jest to. Proszę pana, została przyłapana na cudzołóstwie i dlatego chciano ją ukamienować. I przyprowadzili do tej grupy Jezusa, pytając go o to, co mamy zrobić z tą kobietą, która była przepana na cudzołóstwie. Wtedy prawo było takie w Izraelu, że kobietę taką należało ukamienować. Jezus powiedział, kto z was jest bez winy, niech pierwszy weźmie kamień. I wszyscy odeszli, nikt nie potępił. Taki portal religijny deon.pl? Proszę pana, pan nie zna. Proszę pana. Czy święta Maria Magdalena była prostytutką? Tak powstał mit. I tu jest cały tekst o tym, że nie była. Są proszę nawet pana, wszystkie pan cytaty sobie... z Biblii, gdzie występuje Maria Magdalena. Dobra, to jest nieistotne. Chciałem panu powiedzieć tylko, że jak pan tak się posługuje Biblią, to musi się pan z nią lepiej zapoznać, bo pana wiedza to jest raczej wiedza z filmów typu Ostatnie Kuszenie Chrystusa czy coś takiego. Natomiast chyba, że też pan nie oglądał. Wie pan co, jest pan cyniczny, to o tym wszyscy wiedzą. Natomiast jeszcze pan jest kłamcą, nie? Kłamie pan teraz. O Marii Magdalenie? Oczywiście. Że dobrze. Tak. Drodzy Państwo, proszę sobie wygooglować historię Marii Magdalenie. Google to nie jest Biblia. Ale w Google są cytaty z Biblii. Łatwiej znaleźć, do tego służy Google. Proszę sobie wziąć Biblię Jakuba Wójka. Pan dużo mówi o właśnie o religii i Słowiku,
A nie wyczuł pan, że w religii podstawą wybaczenia jest żal za grzechy, pokuta? Oczywiście, że tak. Tak? I tak. Widział pan to u Słowika? Proszę pana, ja nie znam pana Andrzeja Zielińskiego. No, ale usprawiedliwia pan. Proszę pana, nikogo nie usprawiedliwiam. Nie, no mówi, że ma prawo natomiast w sensie religijnym proszę pana, do życia. Bardzo bym prosił, żeby pan nie mówił w tym wywiadzie Słowik, bo jeżeli będziemy mówić do siebie w formie Andrzej Zieliński. Andrzej Zieliński. Ale to nie Słowik, dlaczego mam mówić Andrzej? Proszę pana, no to jak ja będę do pana mówił, nie wiem, też... No niech pan mówi. Pan ma ksywę, nie? Stano, może mi pan tak mówić. Ale też słyszałem, że złośliwi mówili do pana błazen albo pajac. Ale niech pan mówi. Ja będę mówił Słowik. Nie chcę, no to niech pan mówi. Okej, okay, bo pan chce wybaczyć Słowikowi, tak się zastanawiam, powołując się na Pismo Święte, zastanawiam się, czy on, jeśli pan jest taki religijny, wyczerpał te wszystkie warunki do tego, żeby mu wybaczono. Proszę pana, ja nie jestem jego spowiednikiem, tego nie wiem, natomiast nie mam prawa, żeby go osądzać. Mhm. Nie mam prawa. No ale... Sądzi, abyście nie byli sądzeni. Nie chcę tego robić. Ale osądza pan, pan go w tym sensie, że mówi pan, że jest w porządku już gościu i nie Proszę pana, nie sądzę. Mówię tylko o tym, że skoro sąd człowieka wypuścił z aresztu, sąd cywilny sąd, nie sąd kościelny, nie sąd rabinowski, tylko sąd cywilny. Skoro go wypuścił, to zgodnie z tym, co o czym wszyscy wiemy, jest człowiekiem wolnym. Człowiekiem i tyle. Powiedział pan, że wynajmie mi pan halę na dowolną imprezę, jaką będę chciał zorganizować, tak? Otrzymuje pan to? Oczywiście. Okej. Okay. Bo z kim mogę dogadać termin? Żeby nie było tak, że... Z kierownikiem hali. Tak? A dużo jest wolnych terminów? Nie wiem, no to ja się tym interesuję, proszę pana. Nie interesuje pan, okej. Przonek, ja mam się interesować, kiedy są wolne hale, to bym poszalał. Sprawdzam, czy się pan interesuje, na razie tak jeszcze nie trafiłem. Proszę pana, nie interesuje się tym, jaka jest wolna. Od tego jest kierownik, gdybym się interesował, to nie muszę być kierownika, nie? Bo chcę zorganizować zjazd pedofili, którzy już odsiedzieli wyrok. No proszę bardzo, tak? Może pan to zrobić, tak? Mogę dać taki tytuł, Wieluń zaprasza, zjazd pedofili. Nie Wieluń zaprasza, nie, pan zaprasza. Ja zapraszam, do Wielunia. Proszę bardzo, może pan zaprosić. Okej. Jak najbardziej. A pan może zaprosić też do kamery, czy nie? Nie, jak proszę pana, jeżeli będę tego organizatorem, to tak, ale ja tego nie organizuję, tylko pan to organizuje. Okej, okay. Czyli nie ma pan z tym problemu? Wynajmuje pan halę, płaci pan czynsz, impreza legalna. Ja to zrobię. Proszę bardzo. Tylko żeby teraz pan mi nie powiedział, że nie ma żadnych wolnych terminów, bo ja naprawdę chcę to zrobić. Proszę maila skierować do WOSIR-u z wolnym terminem, no i jeżeli taki termin będzie wolny, to nie ma problemu. Chciałbym też połączyć się online'owo wtedy z Mariuszem Klękiewiczem. Może pan to robić. On odsiedział wyrok, wie pan. Panie kochany, może pan robić, co pan chce, naprawdę. Wszystko można u was zrobić. Żyjemy w wolnym kraju. Ja jestem wolnościowcem, naprawdę. Super. Ja jestem wolnościowcem. Ekstra. Czyli zlot pedofilii w Wieluniu mamy już obgadany? Pan ma obgadany, nie ja. No to kwestia, żeby znaleźć wolny termin. Tak, oczywiście. Okej, okay. No to fajnie, to super. A na przykład, jakbym zrobił wystawę na temat najgłupszych burmistrzów w Polsce, to mogę zrobić? Oczywiście, że pan może zrobić. Tak? Tak. Okej, okay, to już mam dwie imprezy. No i coś z tym Klękiewiczem, na przykład jak rozmawiać z dziećmi, żeby wyciągać je do zabaw w plenerze, prawda? Może pan robić, proszę pana, co panu się podoba. Czyli mówimy, co jeżeli wszystko, tak jeżeli, proszę pana, robi pan działalność, która jest w Polsce niezabroniona, to może pan to robić, naprawdę. Mnie to kompletnie przeszkadza, kompletnie, w ogóle. A mieszkańcy będą szczęśliwi, jak zrobię to zlot pedofilów, którzy proszę pana, może pan, nie wiem, tego nie wiem. A nie przejmuje się pan będzie, tym? Proszę pana, jestem wolnościowcem. Ale pytam, czy nie przejmuje się pan głosami mieszkańców, że na przykład mogą powiedzieć, że przejmuje się losami mieszkańców jak najbardziej, bardzo się przejmuje tymi losami, natomiast... Głosami. Proszę? Nie losami, tylko głosami. Losami mieszkańców też się przejmuje, proszę pana, bardzo, głosami? Bardzo. Głosami także się przejmuje, także się przejmuje. Okej, czyli jak będą przeciwni takiemu zlotowi pedofilów, to... Proszę pana, niech pan złoży wniosek, niech pan złoży wniosek. Złoży. No i super. Z opisem dokładnie. Mogę od razu teraz złożyć? Tak? A może pan od razu, oczywiście. Od razu pójdę, termin wybiorę, zobaczę, jasne, kiedy jest wolne i potem złożę wniosek z tym terminem. Jasne. Okej, fajnie. To będzie super impreza, wie pan? Będzie bardzo głośno. Myślę, że dużo firm transportowych usłyszy wówczas o Wieluniu. Pańska wola, proszę pana. Pańska wola. A proszę mi powiedzieć, bo pan dość nieładnie się o mnie wypowiedział w swoim filmiku. To znaczy zasugerował, że jestem nieuczciwym dziennikarzem. Zarabiam na jakichś konkurencyjnych galach. A druga hipoteza, już mocniejsza, jak pan powiedział, że pan myśli, że tak jest. Powiedział, że ja jestem w zmowie z Marcinem Najmanem i dzielę się z nim pieniędzmi w hotelowym pokoju. Tak naprawdę posądził mnie pan o nieuczciwość dziennikarską. Wprost pan to zrobił. Pan to podtrzymuje, jak rozumiem. Proszę pana,
jak pan właściwie rozumie słowo hipoteza, hipoteza, to jest to moje przypuszczenie. Okay. Ponieważ uważam pana za bardzo inteligentnego gościa, inteligentnego dziennikarza i pan doskonale o tym wie, że po to, żeby jakiekolwiek wydarzenie, czy to jest film, czy to jest teatr, czy to jest mecz piłkarski, czy jakikolwiek inny, żeby to wzbudziło zainteresowanie, bo chodzi nam o to, żeby ludzie przyszli albo wykupili dostępy, to trzeba wzbudzić emocje. Okay. I pan powiedział, myślę, że jest pan w zmowie, panie Krzysztofie, podzieliście się kasą, nacięliście ludzi, tak pan powiedział. Tak. A to jest moja hipoteza. Pan to tak jest, myśli, że jestem proszę zmowy, pana, okay. To jest moja hipoteza. Ja a mogę wygłosić swoją hipotezę? Ale może pan robić wszystko, proszę pana. Bo pan jest wolnościowcem, to oczywiście, ja wygłoszę swoją hipotezę. Oczywiście. Zachodzą tutaj następujące, moim zdaniem, warianty. Pierwszy, przy całej tej gali, tym samym zamieszaniu. Pierwszy wariant jest taki, że nie jest pan specjalnie inteligentny jednak i nie za bardzo pan rozumie, co się wokół dzieje. Druga hipoteza, że dał się pan skorumpować. I jest jeszcze trzecia hipoteza, że pierwsze dwie zachodzą równocześnie. To są moje hipotezy. Okej, okay. No i dobrze. Okay. No i co pan na takie hipotezy? No nic, ma pan prawo do głoszenia swoich hipotez. Twoja jest pańska wola. Okej. Okay. Pańska wola, pański nie dał się umysł. Pan skorumpować, tak? Nie dałem się skorumpować. Okej. Okay. Nie dałem. Nie dałem, proszę pana. Właśnie nie dałem. Okay. Właśnie nie dałem, proszę gratuluję pana. A, widzi pan, można żyć. A dalej można kupić pana długi? Może pan kupić. Tak? Oczywiście. 80 tysięcy. To może to nie jest jakaś... człowieka. Słucham? Proszę? Nie zna pan człowieka? Tak. Mówię 80 tysięcy, że pana długi są wystawione w internecie. Proszę je kupić. Tak? Tak. Ale po co? Ja nie znam kogoś, kto ma moje długi. Nie, firma handluje pana długami. No to proszę bardzo, to niech... Ma pan takie długi? Nie mam takich długów. Bo tu jest na portalu Foxberg handel długami. Pan jest z Kurowa, tak? Jestem. No, jeden na 49 tysięcy złotych, drugi na 29 tysięcy. Może takaś solidarność z Najmanem, bo on też bankrut. Ja nie jestem bankrutem, nie? Proszę pana, nie. To co z tymi długami? Dlaczego? Nie mam takich długów. Nie mam takich długów. Nie mam takich długów. Aha. To powinien pan to chyba usunąć, bo to krąży po internecie. To usuniemy to, spokojnie. NIP jest wszystko, to stary sprawy. Ale miał pan kiedyś, tak? Nie miałem długów. Kiedyś miałem, oczywiście, każdy miał długi, każdy ma kredyt, ja mam kredyt. A nie, długi takie do kupienia, nie miał pan nigdy? Nie mam długi. A kiedyś pan nie miał? Paweł Krasa, przedsiębiorstwo? Kiedyś może miałem, ale spłaciłem, wszystkie długi, które miałem, spłaciłem. Czyli aktualne, dobra. Czyli nie chodzi o to, że to jest jakaś solidarność bankrutów, pan nie jest bankrutem. Tak, jestem bankrutem. Nie, pytam, że nie jest pan. No nie jestem bankrutem. Okej, no to oczywiste. Czyli waszym reguluję, proszę pana, wszystkie swoje zmiany. Super, czyli w waszym duecie tylko Marcin Najman jest bankrutem. Ja tego nie wiem. No wszyscy to wiedzą, przecież pisma komornicze chodzą po internecie. Nie wiem, no pan to wie, ja tego nie wiem. Pan powinien się interesować światem. Proszę pana, światem się interesuje tyle, ile... Czy pan się interesuje? Niech pan tyle, ile... Interesuje się bardzo sportem, proszę pana. Tak? Zdziwi pana, tak, ale się interesuje sportem. Okej, a czymś jeszcze? Oczywiście, że tak. Sporo czytam książek historycznych. Okay. Bardzo dużo czytam książek historycznych. Interesuje się tenisem na przykład. Gdy pan sądzi, jaki ze świata pójdzie? Uważam, że przegra z Barty w finale. Przegra? Myślę, że niestety przegra. Okay. Bart jest w gazie niesamowity. A jak Najmanowi pójdzie z tym gangsterem? A ja nie wiem, w ogóle, ja proszę pana, nie widziałem żadnej gali MMA. Znaczy widziałem jedną i stwierdziłem, że to jest taka hała, że po prostu tego nie oglądam. Ja sportu walki cenię jedynie pięściarstwo. Mhm. I to jest dla mnie szermierka na pięści, waga ciężka, królewska, mi się to bardzo podoba. Mogę oglądać Fury'ego czy tam Joshua, to mi się podoba, ale MMA to dla mnie nie jest, kurczę, sport. To jest zabijanie. Komplety to mnie nie interesuje. Pan się zna z siostrą Marcina Najmana chyba, co? Proszę? Znam. No, dlatego myślę, że interesował się pan z nim, on będzie walczył, no bo jakby znał jakąś rodzinę, to bym się interesował chyba, nie? Ale ja się nie interesuję tym, bo mnie ta dyscyplina sportu nie interesuje, rozumie pan to? A to siostra Najmana pana namówiła na tą galę, czy? Proszę pana, siostra Najmana mnie nie namówiła na tą galę, ponieważ pan Najman do nas wysłał maila, że z propozycją wynajęcia hali, no i tyle, no. Okej. Okay. W tym samym zamieszaniu pan tak czuję, że jest tam element czegoś, co nie powinno zaistnieć, czy pan w ogóle nie ma sobie nic do zarzucenia? Proszę pana, oczywiście można tutaj snuć różne tezy, hipotezy i można stawać tezy, a snuć hipotezy. Natomiast, tak jak powiedziałem, decyzje, które się podejmuje, trzeba za nie ponosić konsekwencje. Ja te konsekwencje jestem w stanie ponieść. Również konsekwencje wyborcze, że mieszkańcy stwierdzą, że to im się nie podobało i dlatego, panie Pawle, panu dziękujemy za tą misję.
to mieszkańcy mi dali tę robotę i oni mają mi prawo z tej roboty zwolnić, po prostu. Natomiast jeżeli, proszę pana, ja dzięki temu, że zarobię 5 albo 7 baniek więcej na podatku od transportu i mieszkańcom tej gminy wykonam więcej dróg, chodników, placów zabaw, kortów tenisowych, które chcemy budować, halę sportową, to myślę, że mieszkańcy stwierdzą, że jednak te ich potrzeby, które mają, są przez burmistrza zaspokajane. A że on doszedł do tego być może w kontrowersyjny sposób, okaże się. Po prostu dajmy mieszkańcom się w tej kwestii powiedzieć. Za półtora roku. Ma świadomość, że pan będzie w internecie memem? Proszę pana, mogę być. I co z tego? Pan się nie przejmuje memami? Ja też pytam. Ty nie przejmuję. Po prostu, no. A u mnie takich złych nie robią, jak będą robili o panu. Tak zgaduję. Proszę pana, szczerze mówiąc, pan podczas tego wywiadu nie wypada najlepiej. Ale to ja mam to gdzieś. Tak? To jest pańska sprawa. To pan ma swój kościół i cokolwiek by mi powiedział, to i tak pańscy zwolennicy będą mnie tam hejtować. Tyle. No po prostu ja jestem odporny, proszę pana, naprawdę. Okay. Mnie takie coś nie rusza. Okay. W ogóle mnie nie rusza. A to prawda, że dopiero po podpisaniu gali i po tym, jak pan niejako mówił o Słowiku, że to jest uczciwa osoba, dopiero wówczas się pan dowiedział, że ciągle na nim ciążą zarzuty? Prawda? Prawda. Tak. Czyli też się pan tym nie interesował po prostu? Nie interesowałem się. Okay. Myśmy sprawdzili dokumenty. Czy pan się tylko sportem interesuje? Myśmy się nie interesuje się wieloma innymi rzeczami. Interesuje się samorządem, bardzo się interesuje. Okay. Gospodarką się interesuje. Mm. Interesuje się giełdą bardzo. Giełdą? Oczywiście. Normalną czy krypto? Nie, normalną. Normalne. Krypto to jest dla mnie bardzo, bardzo duże ryzyko. Mm-hmm. Wyłączą komputery i nie będzie dostępu do bitcoinów czy innych. Tutaj się nie znam na normalnej giełdzie. Jak wyłączą komputery, to normalnej też nie będzie dostępu. Oczywiście, tak, to, ale jeżeli pan zainwestuje złoto i pan nie ma w sztabkach u siebie, to pan to będzie miał, nie? A pan ma złoto w sztabkach? Nie mam. A pan się boi Słowika? Boi się pan, że jak mam odwoła tą galę, to panu coś zrobię? Proszę pana, powiem panu tak, że gdyby było tak, jak pan mówi, że Słowik jest jakimś obecnie też strasznie wielkim bandziorem, to sądzę, że pan też by taki nie był odważny w głoszeniu swoich. No, coś trzeba umrzeć. Prawda to jest, oczywiście, zgadzam się z tym. Dokładnie tak jest. Mhm. Dokładnie tak jest. No coś trzeba umrzeć. Każdy z nas umrze. Chociaż nie, profesor Simon powiedział, że jak ktoś się zaszczepi 3 razy, to nie umrze. Nie powiedział tak. Powiedział tak. No. Nie będziemy się spierać. Pan nie jest za mocny w interpretacji czyich słów, jak pan. Być może nie jestem, proszę pana. Jestem człowiekiem słabym, jestem człowiekiem, wie pan, jestem naprawdę człowiekiem bardzo słabym. Mhm. Ale powiem panu taką jedną myśl panu powiem. Chyba to powiedział Seneca młodszy, który powiedział, kto drugiemu szykuje, jak to było? To drugiemu szykuje zgubę, ten na siebie ściąga klęskę. Kurczę, to Słowik ma przewalone totalnie. Ile on zniszczył firm, ilu ludzi, ile połamał kręgosłupów, dosłownie i w przenośni, za ile ciężki przestępstw odpowiada. Aż strach pomyśleć, co się z nim dzieje, stanie przy takiej mądrości. Chyba, że tacy jak pan mu podadzą rękę w pewien sposób i zacznie funkcjonować jako celebryta. To niestety czasami się dzieje. Panie Krzysztofie, pan ma wyrzut duży, bo pan również swoim tym takim zaangażowaniem w tą sprawę robi z niego celebrytę. Pan z niego robi celebrytę, proszę pana. Tak. Pan z niego robi celebrytę. Tak jakby pan powiedział, że TVN24 robił celebrytę z matki Madzi, bo mówił o niej, że zabiła dziecko. To jest takie robienie celebryty. Celebrytę robi pan, bo przyjmuje pan organizację, która sadza go na tronie do mafijnej muzyki. I panu się wydaje, że to jest promocja miasta i będą tu firmy transportowe. Nie, proszę pana, to nie jest promocja miasta. To my na tym. Sprzedał pan honor tego miasta za 2 złote, tak naprawdę. Te 10 złotych to jest śmieszna kwota. Mógłbym teraz iść do bankomatu i dać panu więcej. Sprzedał pan za 2 złote honor tego miasta. Sprzedał pan poczucie dumy mieszkańców tego miasta, że mieszkają w Wieluniu. Teraz to nie brzmi dumnie w Polsce, niestety. Kiedyś o Wieluniu mówiło się, kiedyś na Wieluń spadły pierwsze bomby. Dzisiaj pan zaprasza ludzi, którzy też z bombami mieli trochę do czynienia, to znaczy podkładali te bomby swoim przeciwnikom, czy też przedsiębiorcom, którzy chcieli zarabiać na chleb. I pan mówi, że panu jest wszystko jedno, czy przyjedzie tu były szef mafii pruszkowskiej,
żeby lansować się na gali. Lat temu 30-25 to miałby pan oharaczowane tutaj pół rynku i wszystkie restauracje musiałyby takiemu człowiekowi płacić. Pan dzisiaj chce iść z nimi ręka w rękę. Nie słucha pan wojewody, posłów, mediów, mieszkańców, nawet uczniów miejscowego liceum pan nie słucha, bo pan sobie ubzdurał, że to jest dobry sposób na promocję miasta. Jestem wstrząśnięty, co pan sobą reprezentuje. Proszę pana. Jeżeli pan potrzebuje jakiegoś psychoterapeuty po tym wstrząsie, to ja panu zapłacę za tego psychoterapeutę. Nie ma żadnego problemu. Natomiast to jest tylko i wyłącznie pańska ocena. Ale z jakich pieniędzy pan mi zapłaci? Z prywatnych. Czyli te długi Z prywatnych pieniędzy panu. Tak, proszę pana. Okay. Prywatnych pieniędzy. Wie pan, ile kosztuje psychoterapeuta w Warszawie? Ale mamy wielu dobrych pan daleko mi dojeżdżać trochę. Poza proszę tym ja już nie chcę przyjeżdżać do Wielunia, bo mi się kojarzyło z Pruszkowem. Proszę pana, gdyby było tak, jak pan mówi, to mieszkańcy Pruszkowa powinni w ogóle wszyscy się z tego miasta wyprowadzić, a Pruszków powinien zmienić nazwę na przykład na Stanogród. Na przykład, no i dobrze, nie robią tego, nie dobrze, robią tego. Że pan o tym właśnie nie powiedział, robią tego. Bo władze Pruszkowa powiedziały, że nie ma żadnych szans na organizację tej gali w Pruszkowie, bo nie chcą być kojarzeni z mafią pruszkowską i się odcinają od tego. Pana... Zrobiły to też Kielce, które też uznały, że nie ma szans na organizację takiej gali u nich, bo to źle dla miasta. Pan jest chyba jedyną osobą w Polsce, która uznała, że to nie jest źle. Może przez dawną znajomość z siostrą Marcina Najmana, nie wiem dlaczego. W każdym razie swoje hipotezy przedstawiłem. Pierwsza, że nie jest pan zbyt bystry i druga, że jest pan skorumpowany. To są dwie hipotezy, które odnoszą się do hipotez, które pan postawił na mój temat. Tyle. Wydaje mi się, że możemy na tym ten wywiad proszę pana, zakończyć. Ja powiem panu tak, powiem panu w ten sposób, ponieważ Wieluń to jest miasto pokoju i pojednania, prawda? Ja bym chciał, proszę pana, ponieważ mamy teraz taki czas, że proszę pana, na granicy, proszę pana, na granicy rosyjsko-ukraińskiej będzie za chwilę wojna. Być może ta wojna nawet dojdzie do nas, oby nie doszła. I wtedy, gdyby była wojna, to pan dalej będzie się naparzał z Marcinem Najmanem, czy razem byście ubrali polski mundur i walczyli o wolność tego kraju? Wie pan, ja proponuję panu, ponieważ tak się składa, że pan Marcin Najman prawdopodobnie przychodził tutaj z tragarzami, żebyście się tutaj pojednali, panowie. Ale Marcin ma kategorię E. Żebyście się tutaj pojednali, panowie. Naprawdę. Nie możemy walczyć razem, bo Marcin ma kategorię E. Żebyście się, proszę pana... Niezdolny do służby wojskowej w czasie wojny i pokoju. Proszę pana, jeżeli jest wojna, to wszyscy idą w kamasze i wszyscy... Nie, i właśnie wszyscy, do kategorii wszyscy, D idą, a już i nie. I wszyscy walczą, proszę pana, o to, żeby bronić tego naszego kraju, proszę pana. Naprawdę, naprawdę. Pojednajcie się, panowie. Ja proponuję, żeby się pojednali. Wiem, że to pana śmieszy, bo to ciężko panu przyjść, ale kurka... Co szkodzi? Ale ja nie mam problemu z Najmanem, mam problem ze Słowikiem, nie rozumie pan? Ale proszę pana, Słowik nie jest mi ani brada, ani swat. Ale niedługo już będzie, przyjedzie tu się lansować do miasta. Nie przyjedzie. Przyjedzie. Być może, ale tam nie będzie na tej gali, proszę pana. Jak pana nie będzie, to tak jak moje dziecko, zamknąłem oczy, czyli tego nie ma. Nie, no proszę pana. Jak pana nie będzie, to tak jakby go nie było. Tak jak panu powiedziałem, proszę pana, żyjemy w wolnym kraju. Każdy, kto nie jest skazany wyrokiem i nie siedzi, ma prawo żyć normalnie w tym kraju. Każdy, okay. Nawet Słowik. Róbmy celebrytów z takich każdy. Osób. Każdy. Pan go robi. Proszę pana, pan zrobił. Nie, pan. Macie tron gotowy? Pan, proszę pana. Będzie tron na hali, czy nie? Pan to będzie organizował chyba, nie? Nie, no właśnie pytam się pana, czy będzie tron. Przecież ja tego nie organizuję. Przecież ja jak wynajmę halę, to będzie dla Trynkiewicza przygotowany tron. No to wtedy niech pan to zrobi. No to jest pańska sprawa. No okej. Okay. Kurczę, no przecież to jest... Super. Naprawdę, to wolny kraj, wolni ludzie. Naprawdę. Super. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Rozumiem. Jeszcze książkę mam. O, książkę, sorry. Mam książkę ładną. Nie przyjmuję prezentów. To jest książka. No, ale nie dziękuję. To jest książka. No, ja rozumiem, nie przyjmuję prezentów. Nie przyjmuję pan prezentów. No to puchar dla pana. Nie, jest. Nie przyjmuję. Nie, no puchar to jest dla pana, proszę pana. Proszę pana, no ja dziękuję puchar, bardzo. Puchar tutaj w zasadzie pierwszego miejsca dostał pan. Ale nie przyjmuję prezentów. Tak, na zachętę, bo tak się pan się garnie. Ta gmina jest skażona pieniędzmi z gali mafijnej
i nie mogę stąd przyjąć żadnego prezentu. Gdybym był w innej gminie, to bym to zrobił, a tak niestety nie mogę, bo no. bym się z tym źle czuł. Spokojnie. Proszę mnie nie popychać. Panie Krzysztofie, podaj pan rękę. Podaj pan rękę, spokojnie. Proszę mnie nie popychać. Spokojnie, panie Krzysztofie, niech pan poda rękę człowiekowi. Może pan mnie nie popychać? Niech pan poda rękę człowiekowi. Jak będę chciał, to podam. Panie Krzysztofie, proszę. Przyjechali pan na wywiad. Dobra, proszę pana, niech pan poda rękę człowiekowi. Czy może pan mnie przestać popychać? Panie Krzysztofie, no jaki pan jest kurka ten? Zacietrzewiony? Naprawdę. Ale pan jest... Poczuję pan. Kurczę, ja pan też to czuję. Naprawdę, żyć w takiej nienawiści? Wie pan co? Naprawdę. Będzie pan bardzo popularny człowiek. Żyć w takiej nienawiści i poważnie, naprawdę.